pod jednym z moich ostatnich filmów. Kolega zapytał, czy wyjaśnię prostym językiem, jak działają T-shirts. Tak więc myślę, że ten film będzie krótki, ale bardzo konkretny. Jeżeli jesteś zainteresowany projektem, produktem Hex, to prędzej czy później usłyszysz sformułowanie T-shirt. T-shirt jest ściśle powiązany ze stejkowaniem Hexa, a stejkowanie, inaczej mówiąc zamykanie na lokacie terminowej, to jego największa użyteczność. Dlatego w tym filmie chcę wyjaśnić, czym jest i jak działa T-shirt. Ponieważ wiem, że niektórym osobom wydaje się to skomplikowane, a w praktyce wcale nie jest, dlatego postaram się, aby po obejrzeniu tego filmu nikt nie miał już żadnych wątpliwości. Jak wiemy, Hex jest odpowiednikiem lokaty terminowej ze świata tradycyjnych finansów. I na początek mam dla Was krótki film z samego źródła, ponieważ nagrany jest przez Richarda i co ciekawe, nagrany 3 lata, już niemalże 3 lata temu. Bardzo lubię wracać do tych właśnie materiałów sprzed 2-3 lat, jak to każdy krzyczał, że Richard jest skamerem. Po prostu dla mnie te materiały są czystym złotem. Co prawda Richard w tym filmie nie wchodzi w technikalia, jak skonstruowany jest T-shirt, to i tak myślę, jest to dobry wstęp do tego filmu, ponieważ Richard odpowiada tutaj na pytanie, skąd bierze się zysk dla stejkujących. Tak więc posłuchajmy razem. As a class, receive income. Hex stakers, as a class, receive income from three things. Kiedy wysyłasz swoje heksy na lokatę terminową, zakładasz tak zwany stake, otrzymujesz zysk wygenerowany dzięki trzem czynnikom. Inflation, which is up to 3.69% of all of Hex. Oczywiście inflacja, która wynosi 3.69% rocznie i dotyczy wszystkich heksów, które kiedykolwiek powstały. Na chwilę nagrywania tego filmu, tego materiału, to znaczy jest to 30 lipca 2022, mamy około 640 miliardów heksa. Right now is like 250 billion X currently. And we're halfway through the launch phase. So before big payday, maybe it's like 500 billion. Then after big payday, nobody knows when those will actually get minted because nobody knows how long everyone's going to be staked. No tutaj też Richard wspomniał odnośnie Big Payday, która miała miejsce 2 lata temu, ale w tej chwili nie ma to dla nas żadnego znaczenia, tak więc nawet nie będę o tym mówił. Two, their share of early end stakes and late end stakes. And that's it. That's it. That's all the profit to the staker class. Drugi i trzeci czynnik generujący zysk pochodzi ze zrywanych stake'ów oraz tych, które nie zostały odebrane na czas. Tak więc, kiedy zakładamy stake i długość nie ma znaczenia, to mamy techniczną możliwość wcześniejszego zakończenia tego stake'a. Z tym, że jeżeli zakończymy go zbyt wcześnie, a dokładnie mówiąc, zanim zdąży odbyć połowę czasu, na który był założony, to tracimy wszystko w 100%. Cały nasz wkład. Tak więc jest to niczym samobójstwo i nie ma żadnego logicznego sensu, aby to robić. Natomiast jeśli zerwiemy stake, który odbył ponad 50% swojego czasu, to mamy gwarancję, że zostanie nam zwrócony wkład ten początkujący, plus drobne odsetki. A dlaczego mówię drobne, a nie wszystkie wypracowane w tym czasie? No właśnie dlatego, że co do zasady, kiedy decydujemy się na zerwanie stake'a, to znaczy nie czekamy do końca trwania, to ponosimy karę. Karę, która jest, którą jest odebranie części wypracowanych odsetek, ale na pocieszenie, i to właśnie jest w tym najważniejsze, o czym mówi tutaj Richard, że kiedy już ktoś zrywa taki stake, to zostaje on rozdystrybuowany przez wszystkich innych stejkujących. Więc każdy zarabia drobną część, oczywiście proporcjonalną do ilości wszystkich stejków oraz wielkości naszego stejka. Tak więc jest to dodatkowy zysk dla stejkujących, który pochodzi od osób, które zrywają swoje stejki przed czasem. I ponadto
Kiedy nasz stake kończy się, mamy 2 tygodnie czasu, aby go odebrać, wymintować. To znaczy, przez te 2 tygodnie nie ponosimy żadnych kosztów. Jeżeli jednak tego nie zrobimy, to nasz stake zacznie się kurczyć. Można powiedzieć kolokwialnie krwawić. W tempie 2% tygodniowo. I ponownie, te heksy również trafiają do wszystkich innych stake'ujących. Posłuchajmy dalej. Inflation and penalties. Their share of the early and late end stake penalties. Now, how are you going to divide up that profit? How are you going to divide up that income? How are you going to divide up that inflation and penalty shares? You're going to divide it by the number of shares people got. It's that easy. If you're 10% of the shares, you get 10% of the stuff. If you're 20% of the shares, you get 20% of the stuff. I to praktycznie jest cała esencja już w tym filmie, już została powiedziana, że cały profit dla stake'ujących pochodzi z inflacji oraz z kar za zrywanie oraz niekończenie na czas swoich stake'ów. W tej chwili Richard mówi o shares, więc myślę, że jest to moment, aby płynnie przejść do meritum tego odcinka, a więc właśnie do tego, jak działają owe shares. Kiedy zamykamy nasze heksy na lokacie, zostają one zamienione na akcje. Z angielskiego nazwa shares. Oznacza to, że heksy te zostają wyjęte z obiegu, a mówiąc dokładniej, zostają one spalone, zniknęły. Akcje shares, które otrzymujemy w zamian, reprezentują nasze heksy i ich ilość zależy od tego, jak dużo heksa oraz na jak długo postanowiliśmy zablokować. Minimalna długość jest to 1 dzień, maksymalna 15 lat. I T-share jest podzielny, a cena T-share rośnie wraz z inflacją heksa w odpowiedniej proporcji, tak aby kontrakt mógł zawsze generować średnio 36% odsetek dla stake'ujących. Jednym z podstawowych pytań, kiedy ktoś próbuje zrozumieć zasadę działania wypłacania odsetek w heksie, jest właśnie to, jak to możliwe, że heks może wypłacać zawsze stabilne 36%, skoro z biegiem czasu w obiegu będzie coraz więcej tokenów. A skoro coraz więcej tokenów, nowych tokenów będzie stake'owane, to wydaje się logiczne, że inflacja będzie dzielona przez więcej osób, a więc wypłata dla poszczególnych stake'erów będzie maleć. Tak? Ale jest to błędne rozumowanie i tak naprawdę to już przed chwilą odpowiedziałem dlaczego, ale powtórzę, że nie dzieje się tak i kontrakt heksa zawsze będzie wypłacać stabilne około 36% zysku rocznie, ponieważ cena T-share ciągle rośnie. Czym więcej nowych heksów trafia na rynek, tym droższy T-share w odpowiedniej proporcji, tak aby wypłacać stabilne zyski. I jeżeli wejdziemy sobie na stronę, na przykład jak hexdailystats.com, możemy to zobaczyć, tak? Ponieważ możemy cofnąć się w historii aż do pierwszego dnia. Zobaczymy wówczas, że ten T-share rate wynosił około 16 tysięcy i tak z każdym dniem on rośnie. W tej chwili mamy dzień 970 i za jeden T-share musimy zapłacić 23 tysiące już w tej chwili heksów. Ważna rzecz, o której musimy pamiętać, to, że te 36% rocznie jest to wartość średnia. Na dzień dzisiejszy, aby tyle osiągnąć, należy założyć stake'a na 6,5 lat. Roczny stake płaci nam około 12, jak pamiętam, jest to 12-13. Inflacja liczona jest z ilości wszystkich heksów, jakie są w obiegu, tak, łącznie z tym, które posiada admin address, ale wypłacana jest tylko tym, którzy stake'ują. A ponieważ admin address posiada mniej więcej 85% heksów i ich nie stake'uje celowo, tak, bo dzięki temu wszyscy, którzy stake'ują, są w stanie otrzymywać nie 3,69, a 36% odsetek. I to jest tak naprawdę wszystko, więc wydaje mi się, że jest to nieskomplikowane. Jeżeli ktoś z Was jest zupełnie nowy w temacie heksa i nadal byłoby to dla Ciebie niezrozumiałe,
Zapraszam Cię na grupę na Telegramie, na grupę nazywa się heksmisja.pl, gdzie mamy już niemalże 6 tysięcy osób. Na bieżąco, każdego dnia dyskutujemy właśnie na temat heksa, pulszczejna i ogólnie tematów około pulsowych. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Krótki film, ale mam nadzieję, że części z Was odpowiedzą na pytanie, czym jest staking heksa oraz jak działa Tisher. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.